see him around again. If I can see him, hopefully. No i skoro już jesteśmy na wsi, no to wypada wam pokazać, jak wygląda poza miasteczkiem. Wyszliśmy w pola. Na takiej zasadzie to po prostu są takie skrawki pól, tam kawałeczek dalej jest droga, a z tej strony jest rzeka. I widziałem, że co jakiś czas mają pompę, więc pewnie sobie pompują wodę, żeby można było zasilać te pola. Ta rzeka tutaj obok to nie jest Nil. Ja myślę, że to albo jest jakaś niezależna rzeka, ewentualnie jest to jakiś kanał, który bierze wodę z głównego nurtu, no i ją tutaj doprowadza. Próbują nam załatwić łódkę, żebyśmy popływali. Just ask them if yes, for them I will it's not, ask. Not any problem because لو مشي سابوا له لو اي مشاكل او اي حاجه عادي we won't be angry if it's not عايزين ننزلوا اليوش من عياكم تاخدوا صوره بس دارندا zapytała, a czy to są twoi znajomi ci z tej łódki, czy ich znasz, oni nas mogą wziąć. Peter odpowiedział, że jak policja jest z nami, to wszystko musi się udać. Ja? I don't understand. No tu właśnie taka pompa, this is for którą, of the fins, or... którą włączają. Wolę Jabita. Jabita, min ناحية الثانية. Almani. Almani. Nie. Mhm. Yes, you want to mountain climb? Yes. Ciężko wsiąść. This? Yeah. Okay. Wczoraj mówili, że woda w tej rzece jest czysta i że można ją pić, ale patrząc, ile tutaj śmieci płynie, to raczej... Tak, nie chcemy się tu kąpać, a pić to już w ogóle tej wody. Co sądzisz o egipskiej wiosce nad Nilem? No fajnie, fajnie. Podoba ci się? Tak, przyroda mi się podoba. Tylko szkoda, że wszędzie tyle śmieci. Bo... No, i w rzece też, nie? Tak. Chciałabyś tu... tego byłoby dużo, dużo ładniej. Chciałabyś tu na dłużej zostać, mieszkać? No mieszkać to nie. Na stałe nie, ewentualnie jakiś czas, nie? Tak. Można. Miasto jest inne, wieś jest inna, ale chyba najlepiej jednak, jeśli się już przyjeżdża do Egiptu i nie chce się podróżować, tak poznawać
tych wiosek tylko odpoczywać, no to jednak wieś. Spędzać nad morzem. No. No, gdzieś na plaży, gdzie jest czysto, gdzie jest ładnie, jest można się opalać, leżeć, kąpać, pływać, rafa koralowa. Chociaż, no nie wiem, tutaj jest zielono przynajmniej, nad morzem masz tylko morze. Tak. Nie wiem. No ale za to można nurkować. Sorry, Maldi. نعم انت بتكلم معاهم مش هتنفع تكلم معاهم ما هي عيب Tutaj domy nie mają takich dachów tradycyjnych jak u nas, bo tutaj rzadko pada, więc są takie duże tarasy, często używane, żeby hodować choćby kury, czy składować jakieś resztki. Ale zawsze fajnie wejść na taki dach, bo jest z niego ładny widok. Tam jest, widać rzekę, właśnie tam przed chwilą byliśmy. A dom, w którym mieszkamy, jest tutaj niedaleko, tak jak widzicie, wieżę kościoła. To troszeczkę połowę drogi w naszą stronę. Teraz możecie zobaczyć, jak taki dom wygląda od góry. Tutaj był ten taras. No i teraz schodzę po prostu w dół. Tutaj jest bodajże drugie piętro domu. Pokoje mieszkalne, jakaś część gospodarcza, sypialnie. No i idziemy nadal w dół. No i zwróćcie uwagę na to, że taka ciekawostka, że to ta klatka schodowa jest otwarta, więc w momencie jakby padało, to tu wszędzie będzie lała woda na dół. No robią dlatego tak, bo tutaj bardzo rzadko pada. Tutaj nie ma takich deszczów częstych jak w Polsce. Mało deszczu, więc nie trzeba tego wszystkiego robić. No i tu jesteśmy w takim odpowiedniku salonu, jak u nas. Widzicie? Umywalka. A tu jest chyba kuchnia. Ale jest ciemno, nie ma prądu, więc nic nie zobaczycie.
ايه ايه ايه